Hurtulus to duży teren, ma dwa wejścia. Jedne jest w Dobrzycy, drugie trzeba się udać w kierunku Smolna. My dzisiaj wybraliśmy sobie labirynt i wieżę widokową. Pojechaliśmy do Smolna. Jeszcze rzut oka na ceny. Teraz prosto do labiryntu. Zaczynamy od wieży widokowej. Z góry to widać, jaki jest to majstersztyk. Dziewczyny, może trochę powoli. Idziemy tu. Tu? A na tym planie nie ma czasem mapy? Kurna, pomyliliśmy drogę. Źle dziewczyny poprowadziły. Co? A skąd wiesz, gdzie jest środek? Tu nie jest środek. Iza! Co? Gdzie jest to przejście? Tu. Czy Radek, czy w ogóle tam jest jakieś przejście? Pokaż, gdzie? No pomyślmy tak. Tak, tak. Aha, i tu jest. I tu. Aha. Tu jest wejście! Tu jest wejście! No a my żeśmy poszli od środka. Dobra, właśnie, idziemy zamiast teraz. Zamiast wejść tutaj. No to chodźmy. Ale to nie ma znaczenia. Nie ma. Dobra. No, ale jest znaczenie. Nie, bo to tak by ci się skończyło. Byś tu weszła i tu wyszła. Widzisz. Musimy wyjść stąd. Tyle ile się chce, czy ma się wyznaczone godziny? Tyle ile się chce, ale do 19:30. Aha. A która jest? 15, 16. Więc mamy jeszcze kilka godzin, aby dostaniesz się z tego. Którędy? Tak, wejść tutaj. Harry Potter ci tu nie pomoże. Czekaj, czekaj, czekaj. I teraz jesteśmy tu i musimy iść tu. To, która to jest? Mama! Tu. Harry Potter nam tu nie pomoże. No. Ura! Drugie, trzecie, czwarte. Tu nie na pewno. Czyli ty. Aha, tu byśmy wrócili, to nie tu. 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 O, tu się da. Czyli które ja wzięłam? Drugie? W lewo! I prawie. Jest tutaj 9. No właśnie, 9. Skąd wiedziałaś, ale że jest 9? No bo widziałam, że aha, jest 10. Tu się zbiera właśnie te całe, nie? No, dajcie dziewczyny ręce tutaj. Ha! Hop! Hop! Hej! Komu się w głowie kręci? Dobrze, żeśmy przyszli. Ja. O Boże, nie wiem. Straciłam orientację. Prawo. Prawo? Lewo. No i co, gdzie jesteśmy? No to gdzie? O, tu jesteśmy? Mhm. To idziemy to. Czyli tu? No. Mi się w głowie kręci. Nie mam siły czytać mapy. Mama, tu jest długa droga. Oj, to nie wróży nic dobrego. Byśmy z powrotem nie wyszli do samej drogi. No, najmłodsza uczestniczka wzięła mapę. Tak, i dokąd mamy iść teraz? Nie, chyba jesteśmy tutaj. Ja jestem najmłodsza. Tutaj jesteśmy. O ty, o bo to mama, nie. Zobacz, to jest ta długa droga. Ty jesteś starsza od Oli o 3 miesiące. A gdzie? To Klaudia jest starsza. No, ale my się ciebie pojadałyśmy. Ale ja nie patrzyłam na trasę. No właśnie. Myśmy szli za tobą, Ola. Ale chodzi o to, no ale to mamy winę. Tu trzeba iść, czyli. Czyli na razie to prosta droga. Pobłądziliśmy. Lewo. Lewo? Lewo, lewo. Lewo czy prawo? Prosto? Chcesz coś tu? O,
ja nic nie widzę. Przyszła tu. Jeszcze prosto. Prosto? Tak. I teraz tu skręcamy. Tu. Skąd w Europie? Gdzie możemy być? Bez mapy nie dalibyśmy rady. Jest! Wyszliśmy! Hurra! A tam byliśmy. Tak. I szliśmy tu. Tak, i myśmy przeszli dookoła, a powinniśmy wejść tu. Piąteczki. A winniśmy. Zaliczenie labiryntu zajęło nam około... Nie liczyliśmy czasu, ale zajęło nam około godziny czasu. To się buja. Po labiryncie jakiś wypoczynek, na picie, jedzenie. Chodzimy wśród alejek, które są bardzo ładnie zrobione. Można do niej wejść? Wiosna, lato, jesień i zima. To jest zima czy co? To jest lato. Lato? No to nie wiem, a nie to zima. Prawdziwe oregano. Ale pięknie pachnie lawendą. Co mi wygląda na tej antylerii? Interesujące. Jaka fajna rzeźba. Ja tutaj czuję się jak w zamku jakimś. No może oprócz tej łapki. Tutaj można się schronić przed deszczem. Przed słońcem. No to tata musi odejść. Ja już odchodzę.